Przede wszystkim efektywność, wzrost efektywności, no mówimy o tym, żeby procesy były mniej czasochłonne, mniej pracochłonne. No i też, żeby były obarczone mniejszym błędem. No i automatyzacja w wyniku zastosowania chociażby takich bardziej klasycznych metod business intelligence, czy bardziej nowoczesnych, jak sztuczna inteligencja, czy wchodząca właśnie generatywna sztuczna inteligencja do rozwiązań produkcyjnych, żeby one pozwalały uwolnić jak najwięcej czasu, które w tej chwili jest przepalane na, na takie czynności, no, które właśnie łatwo można zautomatyzować, albo właśnie czasami trochę ciężej, ale jest w tym duży, duża wartość biznesowa. Bardzo fajne spotkanie, dużo osób, dużo praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą. No i takie zetknięcie tego świata retailu z technologią. No to, to jest to jest coś, co na pewno warto zetknąć. No w wielu debatach czy wystąpieniach przewijają się podobne tematy, niemniej jednak z różnej perspektywy, no bo firmy retailingowe się, się różnią od, od siebie. No ale fajnie zobaczyć, że wszyscy mają podobne priorytety i podobne, podobne informacyjne rzeczy inwestują.